Hej, hej, witam ponownie po długiej przerwie na tym kanale. Od ostatniego filmu minęło ponownie sporo czasu, a ja dziś, korzystając z wolnej chwili, postanowiłam troszeczkę zagłębić się w moje drzewo genealogiczne Simsów czwóreczki i pokolenie 100 dzieci. Na tym kanale znajdziecie już 3 poprzednie odcinki, więc jeśli jesteście ciekawi, co się wydarzyło wcześniej, no to odsyłam do nich, a ja rozpocznę dzisiejszy film w momencie, w którym ostatnio zakończyłam. Przy okazji sama troszeczkę uaktualnię to drzewo, no a wy możecie naturalnie potraktować to jako taką inspirację do waszej rozgrywki, no bo w końcu usłyszycie tutaj mnóstwo historii, które przydarzyły się moim Simom. Zapraszam do oglądania. Moje drzewo ma ogromne rozmiary, no i nawet nie jestem w stanie powiedzieć albo oszacować, ile osób się w nim znajduje. To już po prostu robi się chore. Ostatnio moją opowieść zakończyłam na Szczepanie, czyli moim Simsowym Michale Wiśniewskim, który to był po rozstaniu z 2 bardzo podobnymi kobietami, no i byłam wtedy przekonana, że nigdy więcej nie znajdzie on miłości, a tutaj proszę, zdarzyła się niespodzianka, no i ożenił się on z Lucją. Dość specyficzny typ urody, no i nie była to taka klasyczna piękność, zresztą kobieta bardzo dojrzała z wyglądu, no nikt by się tego po nim nie spodziewał, a na dodatek spłodził on jeszcze syna, a tym synem był Henryk. Z wcześniejszą partnerką Szczepan miał córki Magdę oraz Lenę, no i obie z nich ostatecznie znalazły swoich partnerów. Matka, wiecznie smutna, uwielbiająca bransoletki, związała się z takim łysiejącym od młodych lat Abelardem. On był ogólnie starszy od niej, ale tworzyli bardzo udane, zgrane partnerstwo. On miał dodatkowo syna z wcześniejszego małżeństwa, ale Magda go zupełnie nie zaakceptowała. Własnych dzieci nie mieli, jakoś tutaj Magda nie była za bardzo chętna. Jeśli chodzi o Lenę, no to ona wyrosła na taką trochę hipiskę. Pierwsze jej małżeństwo miało miejsce z Florentynem Finkielem i co ciekawe był to krewny właśnie Abelarda, czyli tutaj jakby Magda i Lena połączyły się z członkami jednej rodziny. No i ta dwójka doczekała się córki, którą była Ofelia. Niestety małżeństwo nie przetrwało, powodem rozstania była zdrada, no i w związku z tym Florentyn rozstał się z nią, wyprowadził z domu, jak i również odebrał jej córkę, no i właśnie Ofelia mieszkała później z ojcem. Lena skoczyła sobie w bok z Arkadiuszem, no i z tego krótkiego romansu urodziła się Eunika, a Lena znalazła ostatecznie kolejną miłość i był to jej drugi mąż, Tymoteusz. Tutaj wszyscy także wróżyli szybkie rozstanie, jako że Lena zyskała już miano takiej kobiety niewiernej, no i wszyscy myśleli, że jeden mąż jej nie wystarczy, że zaraz będzie szukać kolejnego powodu do romansu, ale ostatecznie to małżeństwo przetrwało i nawet tworzyli oni taką rodzinę patchworkową, mieszkając wspólnie z dziećmi z poprzednich związków. Jak już wspominałam, prawa rodzicielskie do Ofelii zyskał ojciec i z nim też Ofelia mieszkała. Z wyglądu odziedziczyła ona wiele cech po matce, ale ogólnie wielkiego zainteresowania jej osobą nie było, a swoją pierwszą miłość odnalazła dopiero jako rycząca czterdziestka. Jej mężem stał się Adrian, który to na siłę próbował się odmłodzić, no i stąd też wybrał sobie młodszą wtedy od niego partnerkę, ale ta historia ma jeszcze głębsze korzenie, o których za chwilę. Adrian okazał się być skrytym kosmitą, no i z tego związku narodziło się jedno dziecko o niebieskiej karnacji. Ofelia pracowała ogólnie jako asystentka menadżera i była taką osobą bardzo inteligentną, dużą wartość miały też dla niej pieniądze. Doszło również do śmierci jej męża, stała się bogatą wdową, dzięki czemu niespodziewanie wyszła za mąż za Tomasza, no i krótko później zeżarł ją krowokwiat, również bardzo niespodziewanie. A z kolei dziecko Ofelii, syn Manfred, po śmierci rodziców przeszedł pod opiekę Irmy, która jest równocześnie jedną z kuzynek. A jako że Manfred jest już osobą dorosłą, no to obecnie znajduje się on w związku partnerskim, wyprowadził się do swojego męża, zmieniając tym samym dom rodzinny na małą kawalerkę, a mężem tym jest Borys, o wiele starszy od niego, staruszek, nie wiadomo do końca jaka tam relacja między nimi ma miejsce. No a my możemy przejść do Euniki. Eunika, bardzo ładna dziewczyna, zwłaszcza wszystko tutaj w jej twarzy doskonale do siebie pasuje i dużo cech zyskała po swoim ojcu biologicznym, no ale dzieckiem była nieślubnym, co też odczuwała od najmłodszych lat, no bo jednak ten jej wygląd bardzo wyróżniał się na tle całej rodziny. Ogólnie lubi ona bardzo gotować, lubi przyrodę, jedzenie ogólnie to jest to, co ją fascynuje, nawet hoduje ryby na obiady. Ogólnie mieszka ona ze swoją przyrodnią siostrą, czyli z Ofelią, no a jako osoba dorosła wyszła za mąż za Martina. Martin jest jednym z challenge'owych synów, no i tutaj taka bardzo istotna informacja, ponieważ Martin zaprosił ojca, swojego biologicznego ojca, do wspólnego zamieszkania w momencie, gdy wziął ślub z Euniką i już się do niej wprowadził. Cała historia potoczyła się w ten sposób, że jego ojciec zakochał się właśnie w Ofelii, no i nie trudno tutaj zauważyć podobieństwa. Adrian jest właśnie ojcem Martina, wszyscy oni mieszkali po prostu pod jednym dachem,
No i tutaj przyrodnie siostry związały się z synem oraz jego ojcem. Martin dostarczył mi swego czasu bardzo śmiesznej sytuacji, która po prostu rozbawiła mnie prawie że do łez. A mianowicie, od zawsze był on taką osobą dość infantylną, w ogóle nie jadek, dużo rzeczy zawsze odstawiał i nie jadł niczego do końca. No i takie troszeczkę duże dziecko. W momencie, gdy jego małżonka zaszła w ciążę, doszło do porodu oczywiście, jak to zazwyczaj się kończy, Martin zaczął biegać po całym domu i chował wszystkie zabawki. No i tutaj naturalnie wyglądało to tak, jakby Martin chował te zabawki dla siebie. No bo w końcu dziecko przyjdzie na świat i ktoś może mu je zabrać. Wcześniej Martin był jeszcze w jednym związku z Norą, ale to zobaczycie również później. No i ogólnie na pierwszym synku się nie skończyło, ponieważ Nikolas był taką dumą i oczkiem w głowie, że ta dwójka zdecydowała się jeszcze na drugiego synka, na Milana. Tutaj z kolei Martin przegapił narodziny drugiego syna z racji tego, że był w pracy. Henryk, czyli ten trzeci, zupełnie niespodziewany syn, dość znacznie powiększył tą gałąź rodziny, mając na swym koncie aż czwórkę dzieci. Jego małżeństwo trwało wiele lat i był ze swoją partnerką aż do śmierci. Związał się on z Telimeną, która aż dwukrotnie urodziła mu bliźniaki. Henryk jednak miał małą tajemnicę, ponieważ na boku spotykał się z Jeanettą Pratch. Bardzo dobrze się jednak ukrywał, bo nikt na oczy dziewczyny nie widział. Ogólnie dla niego był to bardzo nieznaczący romans i w dalszym ciągu był on bardzo dobrym ojcem, także sprawdzał się w tej roli. No i przyjrzyjmy się teraz jego dzieciom. Jako pierwsze narodziły się bliźniaczki Patrycja i Letycja. Imiona się rymują z racji tego, że są to bliźniaczki. W tej rodzinie zresztą często pojawiają się takie właśnie przeróżne konotacje, no i imiona, które mają drugie dno. Patrycja i Letycja przez długi czas wyglądały no identycznie, no i zmieniło się to dopiero w momencie, gdy stały się one dorosłymi kobietami. Patrycja miała bardzo silne skłonności hazardowe, no i tutaj często jakieś pieniążki z konta znikały. Była ona w związku z Albertem, to jest taki tutaj czerwonowłosy, poważny pan, który był od niej sporo starszy. Sam był nieślubnym synem niejakiej Justyny, no i też jego dzieciństwo nie było zbyt szczęśliwe, ponieważ matka nie za bardzo chciała tego dziecka, no i on czuł się taki właśnie niechciany, bardzo malutki, niedożywiony. Takie to skomplikowane życie on miał. No i poznał Patrycję. Później okazało się, że jest ona od niego o wiele młodsza, a na dodatek jest jeszcze nastolatką, gdy okazało się, że jest w ciąży. No i tym samym na świat przyszło ich jedyne dziecko. Jest nim Andrea, która to nie wiadomo zupełnie z jakiego powodu jest najgrubszą osobą, która urodziła się w tej rozgrywce. Nie mam poza nią żadnej osoby o tak monstrualnie dużej sylwetce. Jest to po prostu ewenement. Albert ogólnie nie chciał się oświadczyć, nie chciał jakoś sformalizować tego związku, ale mieszkał razem z Patrycją. Ogólnie później doszło jeszcze do wypadku i miał on w jego wyniku sparaliżowaną rękę, tak więc dodatkowo wymagał on ciągłej opieki ze strony właśnie partnerki. Ogólnie umarł śmiercią naturalną, pozostawiając Patrycję w bardzo młodym wieku, jako osobę dorosłą, która jeszcze mogłaby się z kimś związać. No i właśnie jej siostra bliźniaczka bardzo ją na to namawia, żeby weszła ona w jakiś ponowny związek, znowu się zakochała, ponieważ Patrycja jest teraz wiecznie nieszczęśliwa i nadal przeżywa tą stratę. Zresztą, jak sama twierdzi, nie może zapomnieć o pierwszym partnerze. Letycja chce dla niej oczywiście jak najlepiej, no bo to siostra bliźniaczka, jest jej oczywiście najbliższa z całego grona rodzeństwa. No i jeśli chodzi o Letycję, to tutaj również ciekawa historia, z tego względu, że Letycja od najmłodszych lat pragnęła dużej rodziny i to był jej cel życiowy. A w momencie, gdy dowiedziała się, że jej nastoletnia siostra jest w ciąży, no to od razu jej zazdrościła, bardzo żałowała, że to nie ją spotkał taki los. No ale ogólnie nie miała ona nawet żadnego partnera w tym czasie, bardzo często siedziała w domu, nie wychodziła nawet na żadne imprezy. Tak więc było jej dość ciężko znaleźć faceta, no i gdy w końcu na jej drodze stanął Waldemar, no to już wiedziała, że stanie się on jej mężem. Tak też się stało, Letycja wyszła bardzo szybko za mąż, następnie okazało się, że jest w ciąży również w ekspresowym tempie. Na początku nawet nie chciała ona o tym poinformować męża, bo nie wiedziała, jak on zareaguje. Zresztą ten czas, odkąd się poznali, nie był aż tak długi, no i oni tak naprawdę nie znali się zbyt dobrze. Przy pierwszym porodzie doszło do małych komplikacji, ale w jego wyniku narodził się Wojciech, który jest obecnie nastolatkiem. Drugim dzieckiem tej dwójki był Radosław, który jest już idealną mieszanką. No i to małżeństwo miało już zakończyć swoje miłosne harce, ale jednak okazało się, że Letycji marzy się jeszcze córeczka. No i tak bardzo naciskała na męża, że w końcu zaszła w trzecią ciążę. I tutaj taka ciekawostka, tutaj płeć dziecka została sztucznie ustalona, było to jakieś genetyczne machlojki, no i ostatecznie na świat przyszła Barbara. Tuż po narodzinach tego trzeciego dziecka Letycja jeszcze podejrzewała męża o kryzys wieku średniego, wmawiała mu, że zakochał się on w jakieś małolacie. Ostatecznie planują oni teraz odnowienie swojego ślubu, więc wydawałoby się, że wszystko dobrze się zakończyło, no i związek trwa nadal. No i dwójka kolejnych bliźniaków, jest to Kassandra, tutaj imię ze względu na nazwisko, Kassandra Boćwir.
Jest ona związana z Jacentym Desperatem. No i mamy tutaj jeszcze Kryspina, który jako jedyny odziedziczył czerwoną czuprynę. No i tutaj absolutnie niespodziewany związek, ponieważ Kryspin przez dłuższy czas nie wykazywał żadnego zainteresowania kimkolwiek. No i nagle w jego domu pojawiła się Amanda, od razu zadomowiona, NPC-ówna. No i w niedługim czasie pojawiła się nawet ciąża, także ślub był, ciąża była. No i z tego związku narodziła się córeczka, o ile się nie mylę, Aniela. No i teraz przejdziemy sobie do Natana, brata Szczepana. No i na ostatnim filmiku była już Livia na świecie. Wtedy zastanawiałam się, czy stanie się ona ulubienicą. Absolutnie nie. Nie lubiłam jej potwornie ze względu na ten szczękościsk, który prezentowała na ulicy. Ogólnie z twarzy bardzo nieatrakcyjna osoba. Nie lubiłam jej za grosz. I nawet nie wiem, jak to się stało, że ona właśnie się w takim stopniu rozmnożyła, ale wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że rzadko do niej zaglądałam. Co można pozytywnego powiedzieć o Livii, to to, że opiekowała się swoim ojcem aż do jego śmierci, no za to jej chwała. Była ona najpierw związana z Jurkiem, ale doszło do rozstania, no i później nastąpiło małżeństwo z Cezarym. Jeśli chodzi o jej dzieci, no to pierwsze z nich to Stefan. Stefan jest bardzo podobny do Arona, który również będzie jego kuzynem w tym drzewie, zresztą zobaczycie później, po prostu dwie krople wody i zawsze mi się o nim mylili. Stefana ojcem jest Franciszek, no i tutaj żadnego więcej powiązania nie ma, żyli zupełnie osobno. No i Stefan był przez całe życie samotny, a jako staruszek odkrył, że ma dziecko z prostytutką. No i tym dzieckiem okazała się być Pamela. Pamela zyskała po ojcu te przenikliwe spojrzenie zielonych oczu, no po matce raczej całą resztę. No i w momencie, gdy Stefan właśnie dowiedział się, że ma na swoim koncie córkę, no to sprowadził obie kobiety pod swój dach. No i w taki sposób Pamela oraz jej matka Maria mieszkały właśnie u Stefana. No i Stefan zostawił im naturalnie spadek, dzięki czemu Maria zabrała swoją córkę, no i wyjechały razem za granicę. Jeszcze taka ciekawostka. Kobiety nosiły nazwisko Cegła, ale jako, że wyjechały za granicę, te sprawy, żeby było łatwiej, no i ostatecznie zmieniły sobie nazwisko na Cegla. Także Pamela Cegla jest oficjalnie córką Stefana, no i wróciła ona nawet z zagranicy, a mianowicie wróciła ona jako opiekunka au pair, no i zajmuje się ona dziećmi Krystyny, która także w tym drzewie się pojawi. Następnie mamy syna o imieniu Tymon, syn Jurka, pierwszego partnera. Bardzo fajny chłopak, ale niestety bardzo krótkie życie go czekało. Bardzo wcześnie związał się on z Esmeraldą. Praktycznie jak byli nastolatkami, to już się spotykali, no i gdy tylko stali się młodymi dorosłymi, a ja myślałam, że tutaj ten związek wejdzie na wyższy szczebel, okazało się, że Esmeralda umarła. Umarła ze wstydu. Tak więc taka to wstydzioszka. Niestety Tymon, mimo swoich przepięknych genów, jak na tom od nogę gałęzi, nie pociągnął jej dalej z tego względu, że po śmierci dziewczyny załamał się totalnie, no i już na drugi dzień również umarł. Taka historia niczym Romeo i Julia dzisiejszych czasów simsowych. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że nie miałam absolutnie nic do czynienia z tą sprawą. Wszystko stało się dzięki modom. No i trzeci syn, chyba najbardziej udany pod względem wyglądu. Dość ciekawa szczęka, takie dołeczki. Może się to komuś podobać. No i słuchajcie, Wacław, on tak naprawdę przespał swoje życie, mimo że był uzależniony od kawy. Tak naprawdę przez dłuższy czas w ogóle nie działo się w jego życiu nic, a potem jak wystartował, to jakby chciał nadrobić za wszystkie czasy. Pierwszy jego związek to była Sofia, urocza blondynka o niebieskich oczach. Ale ten związek dość szybko się zakończył, ponieważ Wacław zaczął się spotykać z Leonorą. Leonora zamieszkała z nim, ale to była taka złośliwa małpa. Ona siedziała tylko przy kąpie cały czas, nie sprzątała w domu. Ogólnie no niczym nie chciała się zająć i zawsze miała wymówkę, bo dziecko. No i właśnie tak, okazało się, że jest ona w ciąży, no i urodziła córeczkę Bożenkę. Jednak Wacławowi bardzo się nie podobał ten związek, nie podobało mu się to, że jego kobieta nie robi zupełnie nic, no i dlatego ją zostawił. Jednak był on na tyle dobrym człowiekiem, że pozwolił jej dalej mieszkać u siebie w domu, ale Leonora mieszkając w tym domu musiała znosić jego kolejne związki. Także Wacław był przez jakiś czas zauroczony Telimeną, a ostatecznie skończył jako mąż Dagmary. No i do tego momentu wszyscy mieszkali pod jednym dachem, ale stała się historia tragiczna. Nasz mały monsterek, jak to mówiłam, Bożenka, zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach jako właśnie dziecko w wieku takim wczesnoszkolnym. Nie wiadomo zupełnie, co się z nią stało. Nie ma żadnych poszlak co do tego zniknięcia. Czy została porwana, czy jakiś nieszczęśliwy wypadek. Ciała nie odnaleziono do dziś. No i patrząc na tą gałąź, no to tutaj jedynie Pamela jest szansą na jakiekolwiek pociągnięcie tej gałęzi w dół. Pamela, córka prostytutki. Przejdźmy do kolejnej gałęzi i tutaj rozpoczniemy od Tiny. Tina, która była inwestorką i zajmowała się ogólnie wszystkim, co związane ze sztuką, z obrazami. Związała się ona z Kamilem Desperatem, ilustrator książek, czyli tutaj jakiś wspólny mianownik między nimi. Tina dość mocno przejęła się śmiercią swojego ojca i w wyniku czego doszło do porodu przedwczesnego, no i urodziła się Alina, co zresztą ma odzwierciedlenie w jej wyglądzie, no bo raczej taka niewyjściowa. Alina ogólnie bardzo ponura osoba, która zupełnie
nie nadawała się do dalszego rozmnażania. Ostatecznie wyszła ona za mąż za Leona w bardzo już podeszłym wieku. Leon był adoptowanym synem i jeszcze się tutaj pojawi w drzewie, ale on w tej rodzinie w ogóle się nie liczył. Najpierw był zauroczony w córce swojego ojczyma, można to tak nazwać, a dopiero później, jako osoba dorosła, zaczął on mieć coś do powiedzenia w swoim domu, no bo już wszyscy umarli. Także ktoś musiał się tam odzywać. Trochę dziwak, wędkarz, no i ogólnie był on osobą bardzo nieangażującą się. Później jeszcze zobaczycie, jak tam jego związki wyglądają, ale pod koniec życia wziął właśnie ślub za Liną. I jak zakończył swoje życie, słuchajcie, był on w szpitalu, gdzie upadł i rozbił sobie głowę o ścianę. Także taki nieciekawy los, Alina i Leon nie mieli żadnych dzieci. Drugim dzieckiem był Gerard. Gerard był operatorem pomocy technicznej, w wolnych chwilach wędkował, a jego małżonką była Jovita. I na ich koncie jeszcze trójka dzieci, do których przejdziemy pod koniec tego drzewa. A jeśli chodzi o Gerarda, to jest on z kolei synem Cezarego, czyli uwaga, nie tak daleko patrząc w tym drzewie, Cezary był mężem Livii, czyli kuzynki Tiny. Siostrą Tiny była Gina. No i tutaj ponownie zwróćcie uwagę na to powiązanie imion. Gina z wąsem zawróciła w głowie aż dwóm mężczyznom. Po pierwsze, spotykała się ona z Olgierdem, ale ten związek nie przetrwał. Dopiero ślub z Brunem, w momencie, gdy już oboje byli prawie że staruszkami, odniósł jakiś tam sukces, no i byli ze sobą do końca życia Giny. Z tego związku narodził się Augustyn, taki troszeczkę grubasek, zbiera żaby, ale ogólnie cel tutaj został osiągnięty, ponieważ miałam tutaj plan przedłużyć tą właśnie taką ziemistą karnację Giny, no i to się doskonale udało. Jeśli chodzi o Augustyna, to miał on swoją pierwszą żonę Adę. Ada o takich kruczo-czarnych włosach i takiej samej pomadce na ustach. Miała też swoją historię przed Augustynem, ponieważ związała się ona z Jacentym. Jacenty już się pojawił na początku, pojawi się też na końcu tej opowieści. No i w momencie, gdy Ada była w ciąży, zaczęła zdradzać swojego partnera. On się o wszystkim dowiedział, no i tuż po porodzie zostawił ją, a w zasadzie wyrzucił ją z domu, no i odebrał jeszcze córkę. Ada jednak nie rozpaczała zbyt długo, no i znalazła sobie innego, właśnie tego Augustyna. No i okazało się, że karma wraca. To on zaczął ją zdradzać. Z racji tego, że Ada nie miała żadnych funduszy, nie miała gdzie się podziać, więc wniosła sprawę do sądu, w wyniku czego sąd nakazał jej wspólne mieszkanie przy dziecku, a dzieckiem wspólnym z Augustynem jest Elden. No i właśnie, jako że on mieszka z ojcem, no to Ada także tym samym zapewniła sobie lokum. Można powiedzieć, że znosi ona tą zdradę męża na jej oczach, bo Augustyn związał się z Glorią i co więcej, wzięli już oni ślub. Gloria jednak nie cierpi dzieci, no i Elden też do końca na rękę jej nie jest. Jeśli chodzi o jej związki, no to gustuje ona tylko w rudych facetach, a jej poprzedni chłopak zniknął i to Augustyn pocieszał ją po tej sytuacji. Historia Eldena to z kolei hit na skalę światową, tutaj można by nakręcić bardzo dobry odcinek serialu, ponieważ Elden już jako malutkie dziecko, todlerek, został zraniony podczas napadu. Doszło do włamania do ich domu, no i niestety włamanie to było z użyciem broni. Nastąpił wystrzał, no i Elden został zraniony w brzuch. Jako takie właśnie malutkie dziecko przeszedł on operację, no i przeżył, całe szczęście. Dzięki temu mamy teraz takiego pięknego chłopaka o bardzo ciekawej twarzy, duże usta. To zdecydowanie trzeba pociągnąć dalej. No ale Elden niestety po tych zdarzeniach do tej pory ma traumy. Tak więc przejść możemy do Jessiki, która po raz drugi wyszła za mąż. Jej wybrankiem stał się Tobiasz. Jednakże nie doczekali się oni żadnego dziecka. Jedyny syn Jessiki, naturalnie Brian, był ze związku jeszcze z Adrianem. Jeśli chodzi o Briana, no to był on przez jakiś czas związany z Euniką. Eunika bardzo prężnie rozwijała swoją karierę doktorską, była położną w szpitalu. Niestety tutaj los okazuje się być przekorny. No i właśnie w pracy przyjmowała ona tyle porodów, a sama niestety miała bardzo poważną operację, czego wynikiem było wycięcie jej macicy. Tak więc niefajna sprawa na pewno dla niej. Brian z kolei podczas ślubu już z Euniką zorientował się, że w rzeczywistości jest gejem. No i ten związek to tak naprawdę nieporozumienie. Ostatecznie stworzył on bardzo udany związek partnersko-małżeński z Alanem i to z nim spędził resztę życia. Jednakże związek z Euniką zakończył się dzieckiem i na świat przyszła Henrietta. Henrietta wcale nie była osobą, która dała się lubić. Co więcej, jej decyzje życiowe mogą budzić wielkie zastrzeżenia. Związała się ona z Makarym. No i tutaj takie dwa czerwonowłose ludki. Jakimś cudem nawet udało im się spłodzić dziecko i mieli oni syna Alwina. Ale Henrietta ogólnie nie chciała już kontynuować tego związku, w międzyczasie pojawił się kolejny facet. No i co zrobiła? Po prostu wyrzuciła Makarego bez grosza przy duszy z domu. Ten człowiek nie miał po prostu niczego, przez wiele lat był po prostu bezdomny. Zabrała mu dosłownie wszystko i puściła go w skarpetach. No i sama związała się z Herbertem. Tutaj doszło do ślubu, no a Herbert
jedno z challenge'owych dzieci. Ciekawy facet, geniusz muzyczny, grał na gitarze, no i tym pewnie dziewczynę do siebie przekonał. Swego czasu został okropnie pobity i nawet każdy myślał, że od tego umrze, a ostatecznie zginął w wypadku samochodowym, także też niefajnie. A co robi Henrietta w momencie, gdy jej małżonek umiera? Uwaga, zaczyna tańczyć. Jeśli chodzi o jej jedynego syna, Alvina, no to po śmierci matki zostaje sam, a w związku z tym, że nie jest jeszcze pełnoletni, no to w jego życiu ponownie pojawia się ojciec, którego on nie zna. No i taka właśnie dziwna sytuacja. Ojciec szczęśliwy, bo znowu mieszka gdziekolwiek tak naprawdę, ale przede wszystkim w swoim dawnym domu. Ma też syna, za którym tęsknił. Okazuje się, że przez ten czas zdołał on przeżyć tylko i wyłącznie dlatego, że namiętnie łowił ryby. Część z nich jadł na surowo jako sushi, część sprzedawał. No i tą pasję chce oczywiście przekazać synowi, ale on totalnie tego nie rozumie, no i zresztą denerwuje go ten facet. Ogólnie ta skomplikowana historia rodziny będzie się w tym momencie kończyć, ponieważ planuje tutaj zakończyć tą gałąź. Lecimy do Remigiusza i tutaj uwaga, Remigiusz miał na swoim koncie ostatnio 2 dzieci i był on tą sytuacją mocno przerażony. A ostatecznie okazało się, że skończył życie mając na koncie aż 5 dzieci. Ogólnie Remigiusz był kucharzem i on miał zawsze wytłumaczenie, że musi iść właśnie do pracy i to w niej spędzał o wiele więcej czasu. Zostawił wychowanie tych dzieci swojej małżonce, którą była Oktawia. Remigiusz, będąc na kuchni, przygotowując potrawy, często śpiewał sobie piosenkę "Jak do tego doszło, nie wiem", bo mniej więcej tak można określić jego życie. Duży wpływ miała tutaj na pewno Oktawia, która najpierw urodziła Justynkę. Justynka wyszła za mąż za Gerwazego. On bardzo mocno ją kochał, no a po jej śmierci znalazł sobie praktycznie jej klona. No i mieli oni właśnie synka Alberta, o którym już mówiliśmy, że był on w związku z Patrycją. Drugi syn, czyli wspomniany również dzisiaj Arkadiusz, co chwilę zmieniał te dziewczyny jak rękawiczki, ale ogólnie był w związku z Bettiną. Bettina, także ciekawa postać w tym drzewie, przez wiele lat pozwalała powracać Arkadiuszowi po kolejnych zdradach do domu, ale też ostatecznie nie wytrzymała i faceta wyrzuciła. Także Arkadiusz ostatecznie po wielu, wielu związkach zakończył życie w samotności. No i tutaj dochodzimy do historii smutnej, ponieważ 3 dziecko Oktawii nie przyszło na świat, niestety doszło do poronienia, no i tutaj była sytuacja dość ciężka, przykra. A żeby troszeczkę osłodzić ten ból, no to małżeństwo zdecydowało się na adopcję, no i w domu pojawiła się Izabel. Izabel niestety zbyt długo nie pożyła, ponieważ będąc młodą dorosłą umarła z przegrzania. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ ta dwójka zdecydowała się ponownie na kolejną ciążę, no i tutaj narodziły się bliźniaki, Amadeusz i Klaudiusz. Amadeusz, grubsza połowa, w ogóle tak te imię Amadeusz tak mi się kojarzy, że ktoś jest taki potężny, no i on taki mniej więcej był, ale swoją drogą taki trochę ciapciak. Amadeusz ogólnie przez wiele lat patrzył w stronę swojego brata, no i tak mu troszeczkę zazdrościł, że on taki jest fajniejszy, fajniejsze ma dziewczyny i w ogóle, ale ostatecznie także znalazł swoją bratnią duszę, no i była nią Helenka. Gdy już się wydawało, że wszystko potoczy się teraz jak w pięknym śnie, Amadeusz niestety został śmiertelnie porażony prądem, no i umarł natychmiast. Także Helena nie doczekała się nawet ślubu. Amadeusz był drugim dzieckiem z tej piątki, które dość wcześnie umarło. Klaudiusz związał się z Jasminą, która była niezłą materialistką, a on troszeczkę kasy na tym koncie miał. No i Jasmina miała syna z pierwszego związku z Jędrzejem. Tym synem był Faustyn, praktycznie człowiek bez oczu. Porywczy, bardzo złośliwy, a już zwłaszcza złośliwy wobec swojej matki, za to, że nie była z jego ojcem biologicznym. Z ojczymem, czyli z Klaudiuszem, wiecznie się lał. No i ogólnie był on nawet zadowolony z tego, gdy rodzice umarli. Jako dorosła osoba związał się najpierw z rudowłosą Giselle, ale zostawił ją pod pretekstem tego, że zupełnie do siebie nie pasują, a wyszedł za mąż za Benedyktę. To zupełnie świeża sprawa, zobaczymy jak dalej potoczy się ten los. Z kolei Jasmina bardzo chciała mieć kolejne dziecko, właśnie z Klaudiuszem, żeby trochę przypieczętować ten związek, ale niestety po wielu latach starań zrezygnowali z tego pomysłu. No a jako, że własnego dziecka nie mogli mieć, no to przysposobili córkę Nelę. Nela żyła zatem w takiej jakby rodzinie zastępczej, wyszła ona za mąż za Edgara, no i też miałaby ona na koncie ciążę, ale była ona z tego powodu tak wściekła, że doszło do jakiejkolwiek wpadki bez jej wiedzy, że zdecydowała się na aborcję. Mirabella dała nam z kolei 3 czerwonowłosych chłopaków, no i tutaj tak jak wspominałam, Aaron, który jest prawie kropla w krople jak Stefan i wiecznie mi się o nim mylili, to właśnie ten typek. Na początku był on w związku z Ewką i nawet mieli wspólne dziecko, Ewka to challenge'owe dziecko, ale Aaron ostatecznie zostawił i ją, i dziecko, a zabrał się za jej siostrę, czyli Klementynę, również challenge'owe dziecko. A drugim synem był Waldemar, o którym już dzisiaj była mowa. Waldemar jeszcze wcześniej był w związku z Cecylią i także mają oni na koncie dziecko, ale prawdziwy związek stworzył on właśnie z Letycją. No i ostatni najmłodszy syn, co zresztą widać po zdjęciu, że takie bardzo młodzieńcze rysy twarzy, jest to Jonasz.
Jonasz, osoba bardzo logicznie myśląca, wszystko dla niego musi mieć jakiś sens. Największy sens miał dla niego związek z Haliną, która była stażystką w szpitalu, umiała pięknie grać na pianinie. No i Jonasz oczywiście stwierdził, że to są geny jak najbardziej przydatne. No i chciałby właśnie, żeby jego dziecko takie geny odziedziczyło. No i faktycznie stworzyli oni wspólnie praktycznie klona Haliny o nazwie Grażyna. No wygląda praktycznie identycznie jak matka. No i taka właśnie Graśka przygruchała sobie Gracjana, który z kolei ma rozszczep podniebienia. Miał kiedyś, jak był dzieckiem, teraz mu zostały dziwne usta. No i Jonasz ogólnie w dalszym ciągu żywił uczucia do Haliny, coś tam serce mu mocniej biło, ale jednak poleciał na obłosioną klatę Ireny. To jest po prostu hit i główna cecha tej osoby, Irena, czyli obłosiona klata. Tatiany dzieci okazały się być naprawdę udane, jeśli chodzi o wygląd, no a zwłaszcza Cezar, tutaj byłam niewątpliwie zachwycona. Małżeństwo z Liwią, o tym już słyszeliście, a z kolei Arleta związała się z Jonaszem, ale też przez długi czas była ona samotna, no i ten związek był naprawdę taki wyczekiwany. Jonasz ogólnie miał wcześniej jedno dziecko z poprzedniego związku, no i w momencie, gdy matka tego dziecka zmarła, on musiał przejąć nad nim opiekę, dlatego też sprowadził je pod swój dach. Ożenił się z Arletą, no i bardzo szybko spłodzili oni dwójkę dzieci. Chłopca i dziewczynka, będą oni pokazani później. Niestety, gdy był w końcu prawdziwie szczęśliwy, doszło do tragedii, umarł on niestety tragicznie. No i w tym momencie okazało się, że Arleta jest w kolejnej ciąży. Tą ciążę jednak ona usunęła, ponieważ no, twierdziła, że nie da rady sobie po śmierci męża sama. Ogólnie inne rzeczy zaczęły być dla niej ważne, ona sama stała się taka wredna, jakaś spięta. Jej celem życiowym stała się chęć zaimponowania innym swoim domem i to w niego najbardziej inwestowała. Powoli tracę głos, ale miejmy nadzieję, że dotrwam chociaż do połowy nagrania. Tak więc w następnej kolejności przyjrzymy się Laurze. No i ostatnio wróżyłam jej rychłe rozstanie z Mariuszem, no i tak się właśnie stało. Laura zaczęła się spotykać z Mariuszem w momencie, gdy była w ciąży z Aleksem, no i ostatecznie tworzyli oni przez jakiś czas parę, zamieszkali nawet razem, ale niestety doszło do rozstania. Laura nie prowadziła się zbyt dobrze, bardzo spiła się na przykład na ślubie Jakuba, tak więc takiego rodzaju dziewczyna to była. Jej córka Gracja spotykała się z kolei z Jonaszem. Jonasz też niedaleko tutaj w drzewie się znajduje jako mąż Arlety. To jest właśnie ten sam typek, no i Gracja była jego pierwszą dziewczyną. Bardzo niezadowolona ostatecznie, ponieważ ten facet wyrzucił ją z mieszkania, no i ona później razem z dzieckiem, z Helenką, musiała tułać się po różnych ludziach, gdzieś tam mieszkając po kątach. Umarła ze wstydu, no bo taki to wstydliwy los ją czekał. Osierociła w dodatku swoje dziecko, no i właśnie Helenka przeszła później pod opiekę Jonasza. Helena również była już wspominana, najpierw związana z Amadeuszem, który niestety umarł, no i później spotkała ona jeszcze na swojej drodze Stanisława. Ze Stanisławem stworzyła już udany związek do końca życia, jednak nie było jej dane do końca być szczęśliwą, ponieważ utraciła ona wyczekiwaną ciążę pod sam koniec, tak więc była to ogromna strata dla niej. Ostatecznie ta dwójka doczekała się jeszcze swojego dziecka, urodziła się Lucynka o bardzo takiej specyficznej urodzie, no a matka była ogromnie zaangażowana w jej wychowanie i praktycznie do samego końca życia właśnie to był dla niej cel, żeby Lucynka miała jak najlepsze życie, żeby była jak najlepiej wychowana. Helena ostatecznie została śmiertelnie porażona prądem, więc ponownie tragiczna śmierć. Przepraszam, tutaj doszło do małej pomyłeczki, ponieważ Gracja miała Helenkę z Alanem, a z kolei dziecko z Jonaszem to Tomasz oczywiście, no tutaj jest widoczne podobieństwo. Tak więc Tomasz był właśnie następnie wychowywany przez Jonasza. Był on już wspomniany jako mąż Ofelii, ale to nie wszystko, ponieważ to małżeństwo bardzo szybko się zakończyło. Tomasz następnie związał się z Nadią i byli ze sobą aż dekadę. No i Tomasz postanowił zmienić swoje życie o 180 stopni i w momencie, gdy przeżył już swoich 50 lat, postanowił odejść od Nadii i związał się z Violettą, taką całkiem młodą blondynką. No i co ciekawe, syn Tomasza oraz Nadii wolał odejść wraz z ojcem, no i zamieszkać właśnie u Violetty. Tutaj zobaczymy, być może Tomasz zyska jeszcze jakiegoś potomka, ale jeśli przyjrzeć się całej tej gałęzi, no to tutaj zdecydowanie moim planem jest ciągnięcie takiej ciemniejszej karnacji, ponieważ nie występuje ona aż tak często w tym drzewie. No i druga córka Laury to Gerda. Jest to jej córka adoptowana. Początkowo spotykała się ona z Dominikiem, on też był adoptowany, więc mieli takie wspólne zaczepienie na jakiś tam temat właśnie pobytu w domu dziecka i te sprawy, ale ten związek się rozpadł, no i Gerda związała się z Gustawem. Tutaj już wzięła z nim ślub. Gerda ogólnie bardzo pewna siebie kobieta, mocno stąpa po ziemi. Po śmierci męża została samotna, potrafiła i wychować dzieci, i sama się utrzymać, także taka typowa feministka i niezależna kobieta. A z kolei dwie córki to Cynthia oraz Stella. Cynthia ma taki bardzo ciekawy swój charakterystyczny styl. Co ciekawe, przez pierwsze miesiące swojego życia była wychowywana przez Ginę Ćwir, tak więc tutaj Gerda oddała dziecko na wychowanie, nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, ale później już powróciła pod wychowaniem matki. Cynthia uwielbia kolczyki, co widać zresztą na tym obrazku, i jest ona gwiazdą R&B. Typowo ten zawód do niej pasuje.
No i z racji takich to zainteresowań wydała ona swego czasu ogromną sumę pieniędzy na bardzo drogą gitarę z autografem. No ale jako gwiazda chyba może sobie na to pozwolić. Jest obecnie w związku małżeńskim z Bartoszem, a Bartosz to taki idealny mąż, no i sami posiadają też dwójkę dzieci. Z kolei Stella ma zrobione brwi, bardzo sztucznie wyglądające. Ogólnie bardzo bezkształtna figura i chyba też będzie musiała sobie zrobić jakąś operację. No i całkiem niedawno okazało się, że Stella jest innej orientacji i spotyka się z Bertą. Nawet Berta zdążyła się w międzyczasie do niej wprowadzić. Berta odnosi sukcesy w branży gastronomicznej, ogólnie taka samotniczka, więc one tak mieszkają razem, ale w sumie mało się nawet spotykają, czasem tam w kuchni. Przejdźmy do Mirandy, no i tutaj najwięcej dzieci pojawiło się właśnie za jej sprawą. Aż trójka pięknych, czarnowłosych dzieci. Miranda wyszła za mąż i tutaj uwaga, bo będzie hit. Za przyrodniego brata swojej przyrodniej siostry. No i właśnie to on jest ojcem wszystkich jej dzieci. Jako pierwsza urodziła się Bettina, ogrodniczka. Poruszałam już jej temat w momencie związku z Arkadiuszem. No i tak jak wspominałam, tutaj dochodziło do wielokrotnych zdrad. Z tego związku Bettina ma córkę Mariettę, w której się zakochałam po prostu od pierwszego spojrzenia. Ogólnie Marietta ma bardzo silne owłosienie. Ona musi depilować sobie dosłownie całe ciało. Matka zainteresowała ją silnie ogrodnictwem. Także to jest jej takie hobby, ale jeśli chodzi o pracę, to pracuje jako goniec. No i wyżej nie awansowała ze względu na narodziny dzieci, ponieważ właśnie Marietta bardzo szybko wyszła za mąż. Jej mężem jest Marcin, no i Marietta ma już na swym koncie obecnie trójkę dzieci. Jeden z porodów miał w ogóle miejsce na spacerze, tak więc tak ją złapało. Jeśli chodzi o narodziny trzeciego dziecka, to jest to bardzo świeża sprawa i niestety już narodziny odbyły się po śmierci jej męża. W tym momencie jej dzieci, Eneasz oraz Elwirka, są już nastolatkami. Elwira w ogóle ma silną alergię i jeśli mogłabym ją określić jakimkolwiek słowem, to totalne bezguście. Tak po prostu dobrane ubrania, że nic do siebie nie pasuje. A najmłodszy dzieciaczek, który dopiero co przyszedł na świat, to Elizabeth. Wracając jeszcze do Bettiny, po tym, gdy zdecydowała się ostatecznie rozstać z Aleksandrem, to związała się z Zygmuntem i sobie pięknie napisałam, odeszła do Rudego, bo był lepszy niż taki zdrajca. No i Zygmuś jest ojcem jednego z challenge'owych dzieci, tak się zdarzyło przypadkowo, a też dodatkowo należy do mojej rodziny, piękne tutaj niebieskie oczęta. Bratem Bettiny jest Modest, no i Modest przez całe swoje życie miał tylko jedną partnerkę oficjalną, była nią Antonina, jedna z challenge'owych córek, także do niej jeszcze przejdziemy. No ale niestety Modest na koniec swojego życia oszalał, napisałam sobie tutaj, cytuję, stary cap zakochał się w młodej Ernestynie. Całe szczęście nie był to związek w żaden sposób odwzajemniony albo skonsumowany, broń Boże, także myślał sobie, że na starość wyrwie jakąś młodą dziewczynę, ale prędzej umarł. No i mamy następnie trzecie dziecko, czyli Felicję, która przez długi czas w swoim życiu bardzo wzorowała się na bracie. Całe szczęście później jej przeszło. No i jej związek z Jankiem spowodował narodziny dwóch dziewczynek, które są tak bardzo różne, ale tak bardzo też podobne do siebie. Tak więc jeśli chodzi o twarz, o ten układ i tak dalej, no widzę bardzo ogromne podobieństwo między nimi, ale zarówno włosy, jak i karnacja, w ogóle karnacja Rity jest jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna. Jest tutaj naprawdę coś ciekawego, jeśli chodzi o ich wygląd. O Ricie można powiedzieć taka trochę jajogłowa. No i dodatkowo ta karnacja, więc chciałabym zobaczyć, co tutaj można dalej zrobić z takimi niestandardowymi genami. A jeśli chodzi o Petrę, to jest ona wczesną nastolatką i niestety głucha już od małego dziecka. Swego rodzaju niepełnosprawność tutaj wkradła nam się w drzewo. Tak więc jak widać po tym drzewie tutaj nam dominuje kolor czarny, no i w tym stylu mniej więcej chciałabym pozostać, plus ta niestandardowa Rita, z której zobaczymy, co nam tutaj powstanie. Dalej przejść możemy do Felixa, który był ostatnim żyjącym w tym pokoleniu. Zakochał on się w Lili, a ona zaszła z nim w ciążę. W tej gałęzi dominuje nam kolor czerwony absolutnie. Tak więc Lilia przeprowadziła się wraz z pierwszym dzieckiem do Felixa. Narodziła się wtedy Bernadetta. No a Felix w międzyczasie zakochał się jeszcze w sąsiadce, w Paulinie, która okazało się, że także jest z nim w ciąży. Paulina urodziła mu bliźniaki, był to Martin oraz Manuel, no i Felix tak żył pomiędzy dwoma domami, zresztą daleko nie musiał chodzić, bo ten drugi dom znajdował się zaraz na zakręcie. No i tą Paulinę biedną zwodził. Zwodził ją do czasu, aż ona któregoś razu roześmiała się na śmierć, no i cóż. Lilia ogólnie o niczym nie wiedziała, nie miała nawet zielonego pojęcia, że Felix ma na oku sąsiadkę. Ona żyła w przekonaniu, że są świetną parą, no i Felix któregoś dnia stwierdził, że on tej Pauliny to tak naprawdę nie kocha, to był tylko ten jeden raz i ta dwójka bliźniaków na koncie, to mu starczy. No i wtedy oświadczył się Lili, a ona w zamian za to poinformowała go, że jest w drugiej ciąży. No i narodził się Edwin, a później jeszcze się tak przydarzyło, że przyszła na świat Nora. Bernadetta, początkowo związana z Markiem, ten związek jednak nie miał absolutnie żadnej przyszłości, no i dopiero z Witoldem polubiła się ona na tyle, żeby wziąć z nim ślub, no i Bernadetta dążyła do tego, żeby stworzyć swoją kopię. A stało się to dopiero przy trzecim dziecku. Po pierwsze, narodziła się Zyta, ponownie charakterystyczna postać w tym drzewie.
bardzo duże, wręcz gigantyczne usta, no i do tego takie krótko ścięte włosy z lekkim irokezem. Jest ona najstarsza z całego grona swojego rodzeństwa. Dzieci ogólnie utraciły swoją matkę w momencie, gdy były jeszcze nastolatkami i przeszły one wtedy pod opiekę ciotki. No i ta ciotka pozwoliła Zycie zamieszkać wraz ze starszym chłopakiem jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Tak więc Witold wprowadził się do Zyty. On ogólnie był bardzo biedny, nie miał gdzie mieszkać, tak więc dla niego była to sytuacja idealna. No a Zyta wyciągnęła do niego pomocną dłoń, ale ona taka głupia nie była. Bo Witold to ją zaciągał do łóżka wiele razy, ale ona stwierdziła, że dopiero w momencie, gdy dojdzie do jakichś poważnych zapewnień i deklaracji, no to ona się mu odda. No i ostatecznie tak się właśnie stało, Witold już się jej oświadczał, no i wtedy też stwierdził on, że chciałby mieć z nią dziecko. Niestety stało się tak, że Zyta w ciąży nie mogła zajść i została przez niego zostawiona. Miała ona tak ogromny wstręt do facetów, że założyła sobie w domu istny babiniec. No i tutaj wiele dziewczyn przychodziło mieszkać kątem w momencie, gdy nie miały się gdzie podziać. No ale historia miłosna Zyty na tym się nie kończy, ponieważ któregoś dnia Witold wpadł w odwiedziny, no i skończyło to się wizytą w łóżku. No i oczywiście plot twist tej całej sytuacji, Zyta tym samym zaszła z nim w ciążę. Tak więc powód rozstania w tym momencie już wydaje się dość błahy i dziwny. No bo ciąża ostatecznie jest. A czy Witold do niej wróci, tego już nie wiadomo. Drugie dziecko Bernadety to Tytus. Tytus interesuje się trendami, on ogólnie jest bardzo charyzmatycznym stylistą. Ciekawostka, nosi on ze sobą maskotkę dinozaura na szczęście. Jego pierwszy związek to Liliana. Jako że gustuje w blondynkach, no to ta osoba przypadła mu bardzo do gustu. Jednak doszło do rozstania, zdecydował się na wybór innej partnerki, Alessandre Caliente, bo to w końcu taka gorąca krew. No i trzecie dziecko, Vera. Praktycznie identyczny wygląd jak matka, czyli matka osiągnęła swój cel. Ogólnie bardzo zamulona. Martin wraz ze swoim bratem Manuelem znaleźli sobie partnerki dosłownie w tym samym czasie. Martin niestety na stare lata stał się bardzo agresywny, podniósł nawet rękę na swoją córkę. Tak więc no nie wygląda, a jednak w związku małżeńskim z Marianną. Z kolei Manuel specjalizuje się w układaniu kwiatów, uwielbia naturę, woli wręcz przebywać na zewnątrz niż w domu. Bardzo dusił się w związku z Aurelią i odżył dopiero po rozstaniu. Zadowolony poczuł się dopiero u boku Poli. Edwin niestety nie zdążył nawet wejść w dorosłość, ponieważ umarł śmiercią tragiczną, został pożarty żywcem. A z kolei Nora to taka zapomniana córka, trochę snopka, gra na skrzypcach, więc w ogóle takie fanfaramfa, na starość w ogóle stała się wegetarianką. No i to ona właśnie zajmowała się dziećmi Bernadety po jej śmierci, tak jak i zresztą swoją własną córką. Ze związku z Martinem doczekała się ona córki Salmy, związek się rozstał, córka pozostała, a Nora umarła za kanapą. Jeśli chodzi o Salmę, to obecnie spotyka się z Arminem, ale zobaczymy, czy tutaj cokolwiek się dalej wydarzy. Patrząc na to drzewo, tak bardzo dominuje kolor czerwony, że chciałabym troszeczkę z niego wyjść, tak więc tutaj od strony Zyty oraz Tytusa jak najchętniej widziane dzieci, no a Vera czy Salma są mi raczej takie troszeczkę obojętne. Kolejna osoba to Romanek, który skrycie i potajemnie kochał się w Ginie Ćwir. Oficjalny związek zbudował z Julką, no i był to taki związek, w którym on dawał z siebie wszystko, no i faktycznie chciałby przychylić jej nieba, ale ona zupełnie tego nie doceniała, no i ostatecznie zostawiła go dla innego. Roman został sam, nie zaufał już później żadnej kobiecie, no a ostatniego dnia swojego życia poszedł do Giny, żeby zobaczyć ją po raz ostatni. Także naprawdę smutna historia miłości takiej niespełnionej. Julka ogólnie bardzo dziwaczka, ona później jeszcze latała po kilku facetach, no i tylko robiła wodę z mózgu dzieciom, bo ze związku z Romanem miała ona dwójkę dzieci, Charlotte, która była bardzo ambitna, ale mimo to nie potrafiła znaleźć ani pracy, ani nie zaznała szczęścia w miłości. Ostatecznie na starość wzięła ślub z Edgarem, no i później umarła. Cóż, takie życie. No i drugie dziecko to Magnus, który na swoim koncie ma wiele bab. I co najlepsze, wiele starszych bab. Już jako nastolatek doczekał się dziecka, którego matką była Inga. Można powiedzieć, że uwiodła ona nastolatka. No i urodziła tutaj się Felicja. Rodzina Magnusa przygarnia tą dwójkę do siebie, ale ostatecznie dochodzi do rozstania, jak i również Inga wyprowadza się razem z córką. Magnus związał się jeszcze z Irmą, ale był to bardzo dziwny związek. W ogóle Irma uczęszczała do wojskowej szkoły, więc ona nie miała w sobie nic takiego kobiecego, a zakochała się w Magnusie, gdy zobaczyła go nago. Tak więc już widać, że ten związek był bardzo, bardzo dziwny. Zamieszkali oni razem, ale ona jakoś nie chciała się więcej zadeklarować, nie chciała przede wszystkim mieć z nim dzieci, a na tym mu zależało, więc on odszedł do innej. No i tutaj kolejna dziwaczka, Marzena, starsza od niego. Również dziwne małżeństwo, zakończyło się ono śmiercią kobiety, która zamarzła na śmierć. No i ostatecznie ostatni związek Magnusa to związek z Czesławą, ale Magnus był już na tyle stary, że już o żadnym dziecku nie mogło być mowy, no i po prostu w taki sposób umarł. Felicja trochę przejęła z ojca i już jako nastolatka chodziła w ciąży z Leonem. Ogólnie zmieniła się ona nie do poznania, kiedyś wyglądała paskudnie, była gruba, włosy po prostu tragedia, no i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek będzie można o niej powiedzieć, że jest ładną kobietą. Bardzo uważa na swoją wagę, no jest to dla niej tragedia, bo bardzo lubi jeść, no ale mimo to boi się przytyć, jak to było niegdyś w szkole.
Wyszła ona za mąż za Teobalda, no i po nim też przejęła nazwisko. On jest technikiem laboratoryjnym, no i ogólnie taki wredny człowiek, to widać zresztą po jego twarzy. Ma żyłkę handlowca, więc trzepie kasę tam, gdzie tylko się da, ale na przykład niemiły dla innych ludzi, bardzo niemiło traktował personel szpitala w momencie, gdy Felicja rodziła dziecko. Ogólnie opiekowała się swoim mężem aż do jego śmierci, on przed śmiercią załatwił wszystkie sprawy, tak więc odszedł pogodzony z nią. Obecnie Felicja jest wdową, no i ogólnie trójka dzieci tutaj od strony Felicji. Po pierwsze Krzesimir, który jest właśnie biologicznym synem z Leonem. Został on jednak adoptowany przez Teobalda i nosił również jego nazwisko. Krzesimir już nie mieszka z Felicją, wyprowadził się do swojej dziewczyny Petronelli. Drugim synem jest Borys, obecnie nastolatek, krótko przystrzyżony, taka troszeczkę wojskowa uroda. No i malutka Salomea, to drugie dziecko z Teobaldem. Jeśli chodzi o tą gałąź, no to tutaj Felicja była ostatnią możliwością na pociągnięcie tego drzewa, dlatego też doczekała się ona aż trójki dzieci, no i tutaj powstały zupełnie nowe geny, zwłaszcza geny Krzesimira mnie bardzo interesują, tak więc on musi się doczekać jakiejś sporej gromadki. Następnie możemy wziąć na tapetę dzieci Olgi i tutaj jako pierwszy Robert, który był gejem. I tutaj związał się on z Błażejem. Dalej Paulina, która, jak mówiliśmy wcześniej, tutaj z Feliksem miała związek i bliźniaki, a na koniec wyszła za mąż za Gerwazego. Jeśli chodzi o dzieci, no to mieli oni jeszcze dodatkowo Makarego. Makary, jak już była mowa, tutaj przykra historia z Henriettą. Ostatni syn tutaj Lesław, lekarz specjalista, szanowany zawód. No i tutaj mamy partnerkę Różę. Co ciekawe, jej siostra była również bardzo zauroczona Lesławem, ale on tego zupełnie nie odwzajemniał. Ogólnie rozstał się także z Różą. Gdy tylko ich dzieci podrosły, no to on odszedł do innej. Co ciekawe, umarł w pracy i do tej pory jego urna widnieje właśnie na szpitalnym terenie. No i umarł dzień po narodzinach swojego dziecka. Następną osobą, która zatroszczyła się o dzieci i poprowadzenie dalej tej gałęzi, była Sonia, która wyszła za mąż za Marcelego Boksera i tym samym pojawiła się w tej rozgrywce rodzina Bokser. Tutaj aż czwórka dzieci, z czego pierwszą była Karina. Karina pracowała tylko i wyłącznie dorywczo, jako baristka, no i nawet na starość nie doczekała się żadnej emerytury. Nie miała faceta, to też nie miała żadnych dzieci, no i w dodatku zmagała się z jakimiś problemami natury kobiecej, tak więc dzieci mieć tak naprawdę nie mogła. No i ostatecznie umarła, nie zaznawszy żadnej miłości. Przykro. Jej siostra to Emma, wiecznie zmartwiona o swojego jedynego syna, taki syneczek mamusi, którego ojcem był Castor. Zdecydowanie powinna się ona cieszyć, że taki ktoś jak Castor zwrócił na nią uwagę, bo ona taka troszeczkę tęższa, ogólnie wygląd dość przeciętny, a on przystojniak, napakowany, no i miał przez to też kilka kochanek w swoim życiu. O wszystkich dowiedziała się właśnie Emma, ale wybaczała mu. Jednak ostatecznie i tak odszedł on do innej, już na zawsze. Głównym powodem tej sytuacji było właśnie takie wieczne zamartwianie się o tego syna, tak więc w momencie, gdy narodził się Mieszko, bo tak ma właśnie na imię syn, no to Emma już tylko była zajęta nim, no a Mieszko jest piękną mieszanką tej dwójki, lubi nosić czapeczki z daszkiem. Kolejne dziecko to Gloria. Gloria miała jakieś tam zauroczenie Bernardem, ale nawet tutaj nie doszło do oficjalnego związku. Spędziła ona jednak noc z Vincentem, no i w wyniku tego narodziła się Fiona. Fiona, która mi się wydaje, że ona będzie wyglądać raczej jak Fiona w ciele ogra. No myślałam, że tutaj zdecydowanie geny Vincenta przeważą, ale niestety nie. Ta ciąża to jest w ogóle jakiś cud, że ta dwójka się ze sobą spiknęła? Nie wierzę. Fiona nosi nazwisko Lee, po ojcu właśnie. On co prawda nie uczestniczy w ogóle w wychowaniu, nie jest w związku z jej matką, po prostu nadał jej nazwisko i jakąś tam część pieniędzy. A Gloria umarła w momencie, gdy Fiona była nastolatką, więc ona przeszła pod opiekę wujka. No i tym wujkiem jest właśnie Miron. Ogólnie uważany za takiego dziwaka, nosi kobojki, a na starość zupełnie oślepł. W związku małżeńskim z Polą, która nigdy nie chciała mieć żadnych dzieci, no i tym samym nie doszło tutaj do żadnych narodzin, a później na starość wziął jeszcze ślub z Mirką, oboje byli staruszkami, więc właśnie przysposobili tutaj córkę, można powiedzieć adoptowali Fionę, z racji tego, że jej matka umarła. No i w tej części drzewa mam tylko i wyłącznie jedną osobę, Mieszka, i to on mógłby jakoś poprowadzić dalej tą gałąź, no bo Fionie może się coś przydarzyć. Docencie, proszę, moje zaangażowanie, bo już naprawdę tracę głos, a my nie jesteśmy nawet w połowie, więc lecimy do następnej osoby. Jest tutaj Sylwia, która jest bardzo barwną postacią, co widać po jej makijażu. Ona jednak nie pociągnęła tego drzewa ze względu na to, że związała się z Florą. Flora nazywana była takim bazyliszkiem ze względu na swoje spojrzenie. Następnie mamy Maurycego, taka troszeczkę pucołowata buźka i zaczesana grzywa na jedną stronę. Maurycy ożenił się z Reginą, która była położną w szpitalu, no i dzieci ona bardzo lubiła, dzięki czemu doczekała się aż trójki własnych. Co ciekawe, ostatnie dziecko urodziła dzień przed wejściem w starość, no i naturalnie każdy poród odbywał się w tym samym szpitalu, w którym pracuje, tam już miała znajomości. No i tutaj pierwsze dziecko to była Irenka, nasza Irenka owłosiona klata. No i na ich koncie obecnie znajduje się dwójka nastolatków, jest to Lucyna,
która bardzo bierze przykład ze swojej matki, również nosi krótkie włosy, tak jak ona, i ma taką bardzo mocną szczękę. Ale co ciekawe, Irenka doczekała się tego dziecka nie z Jonaszem, ale z Herbertem. To on jest ojcem biologicznym, jednak tutaj nie było żadnego związku, a drugim dzieckiem, już wspólnym dzieckiem, jest Ferdynand. Wcale nie taki kiepski. Następnie urodził się Stasiu, który wygląda jak taka bardziej udoskonalona wersja ojca. Ale niestety Stasiu, pomimo to, że czasem jak stanie, to wygląda jak model, ma takie piękne dołeczki w policzkach, no to cały czas chodzi smutny. No i taki właśnie to urok tego Stasia. Stasiu chciał wprowadzić trochę koloru w tą gałąź, dlatego nie wiązał się z żadną czarnowłosą kobietą. Jego pierwszy związek to Klea, no i z tego związku mamy Kornelkę, taka troszeczkę małpia mordka moim zdaniem, a drugie małżeństwo to Irma, czerwona włosa z kolei. O niej już tutaj była mowa na początku i z nią doczekał się on synka Fryderyka. Dwójka tych dzieci jest niestety czarnowłosa, cechy praktycznie w całości po ojcu. No i to ostatnie dziecko na starość to Czesława, jedyna ruda spośród dzieci i jedyna tak bardzo podobna do matki. Czesia wyszła za mąż za Magnusa i tutaj wydawałoby się, że związek całkiem fajny się stworzył, ale niestety Magnus już umarł, ponieważ był stary. Czesia została młodą wdówką, no i następnie związała się z Napoleonem. No i tutaj z tego związku pojawił się najnowszy synek Bogusz, jednak zanim on się urodził, ta dwójka zdążyła się już rozejść. Także taki nieciekawy związek Czesi. No i idziemy dalej, tutaj jest jeszcze Rozalia. Rozalia przygarnęła sobie wdowca Ireneusza, który był pierwszym mężem Nikoli. Do tego związku również będziemy przechodzić. Takie przenikliwe spojrzenie, jakie miał ten człowiek, po prostu zahipnotyzowało również Rozalkę. Zdecydowała się ona nawet na dwójkę dzieci z nim, bo okazało się, że urodziły im się bliźniaki. Był to Kastor i była to Julitka. Ogólnie Rozalia była jeszcze w trzeciej ciąży, ale mąż jej usunął, no bo był tak jakby ginekologiem. Jeśli chodzi o dzieci, no to właśnie Kastor odziedziczył to przepiękne spojrzenie ojca. Przy tym gościu jest tak napakowany, ma mięśnie, po prostu zero tłuszczu na ciele. No i nie wiadomo, o co tutaj chodziło, bo Emma była zupełnym przeciwieństwem Kastora, zwłaszcza jeśli chodzi o figurę. Może poleciał na jej nazwisko, bo chciał nazywać się bokser, to by bardziej pasowało. No ale właśnie wybryki Kastora przez Emmę były wybaczane non-stop, no i co chwilę sytuacja się powtarzała. Ostatecznie Kastor odszedł jednak od Emmy, mimo że mieli wspólne dziecko, o którym już słyszeliście, a związał się z Sandrą. I tutaj już taki bardzo dojrzały związek, wydawałoby się, że to takie dwie połówki jabłka, no i z tego względu urodziła im się również córeczka, jest to Ingrid, no i tutaj mamy po raz kolejny te przepiękne, przenikliwe oczy. Z kolei Julitka jest troszeczkę przeciwieństwem wielu ludzi z tego drzewa, ponieważ Julita bardzo długo była sama, nie chciała się z nikim związać, a ostatecznie wzięła ślub z Gilbertem, któremu bardzo szybko umarła matka. No i taki był biedny, nieszczęśliwy, trochę nawet bezdomny. No i zakochał on się do szaleństwa właśnie w Julicie, tak, że teraz świata poza nią nie widzi i spełnia jej każdą zachciankę. A Julita dzieci mieć nie chce, tak więc tutaj żadnej kontynuacji z jej strony nie będzie, ale z kolei zażyczyła sobie wyjechać z mężem w podróż dookoła świata. I to też zrobili. Przez bardzo długi czas nie było ich w domu, tylko sobie podróżowali. No i ostatecznie mamy jeszcze Honoratę, taką intrygantkę, która to wzięła ślub z Lesławem. To była chyba jego druga żona, z tego co pamiętam. No i o Lesiu też już mówiliśmy w przypadku Róży. No i ta dwójka doczekała się dwóch bardzo fajnych, bardzo grzecznych chłopaków. Pierwszy to Jeremiasz, a drugi to Miłosz. Jeśli chodzi o Jeremiasza, to on lubi chodzić. Po prostu. Spacery, tego typu sprawy. On wiecznie by gdzieś wychodził. Do tego momentu jest on w związku z Krystyną. Krystyna, piękne zielone oczy. No i tutaj na ich koncie jest trójka dzieciaków, które będą przedstawione dalej przy Krysi. Ale co warto zaznaczyć już w tym momencie, Krysia to jest taka wieczna narzeczona. Ten Jeremi cały czas jej obiecuje i obiecuje, oświadczał już się 3 razy i do ślubu nie dochodzi. A jeśli chodzi o Miłosza, to tutaj jego wybranką jest Ernestyna. Najpierw ze sobą chodzili, później ze sobą zamieszkali, okazało się, że Ernestyna jest w ciąży. No i gdy Miłosz się o tym dowiedział, no to postanowił się jej oświadczyć. Ona na początku nie chciała, bo myślała, że to tylko ze względu na dziecko, ale potem przekonała się do niego, że jednak Miłosz ją kocha. No i też na koncie mają kilka dzieciaczków, chyba dwójkę, bo trzecią ciążę Ernestyna poroniła, a może nawet już też jakieś trzecie żyjące też się pojawiło, nie mam pojęcia, to zaraz będzie przy Ernestynie, ale Miłosz skrywa jednak małą tajemnicę, ponieważ swego czasu odkochał się on w żonie i tutaj myślał, że ten związek już się zakończy, ale jednak ta miłość odżyła, no i do tej pory tworzą kolejne szczęśliwe małżeństwo. Tola ostatecznie rozstała się z Tymoteuszem, a wyszła za mąż za Franciszka, który to bardzo długo szukał miłości, w końcu znalazł ją, no ale z tym Franciszkiem ona rozstawała się, schodziła kilka razy. Ostatecznie umarli, będąc w związku małżeńskim. No i na swoim koncie mieli tutaj dwójkę dzieci. Pierwsza, Ilonka, bardzo poważna, odebrała w ogóle męża sąsiadce i tym mężem był właśnie tutaj zamieszczony narcyz Bocian. Ilona też miała pewną sytuację tutaj medyczną, ponieważ musiała usunąć ciążę, która zagrażała jej życiu. No i ogólnie skupiła się ona wtedy na pracy, pracowała jako artystka na zlecenie. Zresztą jest taka kreatywna, ma też nietypowe hobby, ponieważ żeby pobudzić w sobie jakąś inspirację do tego tworzenia, razi się lekko prądem. I wtedy zawsze inspiracja przychodzi. Miało tutaj nie być dzieci, a skończyło się na dwójce. Pierwsza urodziła się Aldona,
która to urodziła następnie kosmiczne dziecko Eugeniusza i ojcem dziecka był Kosma, właśnie jeden z kosmitów. No i ogólnie ona taka dziecinna, buzowały jej te hormony jak szalone. Najśmieszniejsze było to, że razem z synem zawsze odrabiała lekcje, w sensie on swoje, ona też swoje. Los jednak nie był dla niej łaskawy, przeszła ona zawał w bardzo młodym wieku, no i niestety umarła. Jej brat to Abelard, no i zakochał się on w Ambroży. Ambroży miał taką sytuację, że wyjechał ze swoją matką z miasta, no ale później chciał wrócić, no i znalazł właśnie kąt u bocianów, z tego względu, że tam też znajdował się kosmita, czyli właśnie kosmiczne dziecko Aldony, no i chciał on się czuć taki bardziej zaakceptowany w tym społeczeństwie, no i nawet nie spodziewał się, że w tym domu spotka swoją miłość, zakochał się, no, w wujku tego kosmity. Jest tutaj następnie drugie dziecko Toli, czyli Józef. Niestety Józef tutaj też nie ma jakiejś długiej historii na koncie, ponieważ w dość młodym wieku umarł ze śmiechu. W międzyczasie zdołał on jednak spłodzić syna, jest nim Norman. To jest najbardziej zapomniane dziecko tego drzewa, zupełnie nieznane, bo Józef właśnie umarł, zupełnie nie wiedząc, że on jest jego synem. Oni w ogóle mieszkali gdzieś nie wiadomo gdzie, za siedmioma górami i lasami. Jego matką była jakaś staruszka w ogóle, której nawet nie zdążyłam zrobić zdjęcia, bo umarła. Także tutaj Norman jest naprawdę odizolowany od całego tego drzewa, ale kto wie, może jakiś się pojawi związek z kimś ważniejszym i może znowu zabłyśnie. To drzewo tutaj chyba jest najbardziej zróżnicowane i przez to najbardziej ciekawe, jeśli chodzi o geny, ponieważ mamy tutaj na pewno część noszącą typowo czarne włosy i lekko śniadą karnację. Następnie mamy osobę rudą, następnie mamy ciemniejszą karnację i te przepiękne hypnotizing spojrzenie, no i też brąz z kolei tutaj się pojawia. I nie wspominając już o kosmitach. Kolejna część drzewa będzie pochodzić od Nagi. Pierwszy synek Alan okazał się być gejem, także tutaj związek z Brianem, o którym wcześniej była mowa, ale z kolei u Marianny to już się działo więcej. Marianna niestety niezbyt dobrze wybrała swojego partnera Martina, który na początku bardzo fajny chłopak, ale niestety na stare lata stał się bardzo agresywny. No i tutaj mieliśmy historię przemocy domowej, niestety, nad małą Valerią. No i tutaj rodzina po prostu chroniła dziecko przed ojcem, bardzo przykra sytuacja. A tak się nieszczęśliwie stało, że Valeria jeszcze zaszła w ciążę nastoletnią. Jednakże rodzina, zwłaszcza tutaj mama, była ogromnym wsparciem dla niej. No i tym samym towarzyszyła jej też przy porodzie na przykład. Jej rodzice umarli, po czym ona sama odziedziczyła miliony tej rodziny, przez co zrobiła gigantyczny remont w domu. No i także wyszła za mąż za ojca tych swoich dzieci, bo ogólnie Valeria w późniejszym czasie doczekała się jeszcze syna po tej już nastoletniej ciąży. Niestety historia lubi się powtarzać i tutaj Valeria trafiła na męża despotę, dokładnie identycznego jak jej ojciec. No i na przykład ten człowiek nie pozwalał jej w ogóle pracować. On miał takie swoje zdanie, że baba ma siedzieć w domu, no i tym samym Valeria nie mogła do końca się rozwijać. Jeśli chodzi o ich dzieci, no to ta właśnie pierwsza córeczka, jeszcze za czasów nastoletnich, to Ellen i ma bardzo azjatycką urodę po przodkach właśnie swojego ojca. Tutaj myślałam, że nastąpi jakiś powrót do tego koloru czerwonego włosów matki, jednakże tak się nie stało, no i te dzieci okazały się być bardzo oryginalne, ponieważ Ellen mimo młodego wieku jest już ponownie matką. I tutaj po raz kolejny historia, która się powtarza, a więc Ellen zaszła w ciążę jako nastolatka, no i urodziła bliźniaki. Niestety rola matki ją całkowicie przerosła, tym bardziej, że nie podoba jej się rola matki samotnej. Ojcem dzieci jest January, który niestety krążył tak pomiędzy tymi sąsiadkami i różnymi światami i przebierał w tych dziewczynach jak w rękawiczkach. Z Ellen pożył troszeczkę dłużej, ale niestety jak dzieci miały mniej więcej pójść do szkoły, no to w tym czasie stwierdził, że jednak mu się znudziła rola ojca i tym samym odszedł do kolejnej dziewczyny. No Ellen bardzo żałuje, że tak się stało, ale nie ma zbyt dużego wyboru, jak tylko zająć się swoimi córkami, bliźniaczkami. Jedna z nich to Karen, a druga Noemi. Jak widać, odziedziczyły brązową grzywę po ojcu, a ich karnacje są co najmniej ciekawe, tak więc tutaj jestem przede wszystkim ciekawa, jak będą wyglądać w późniejszym czasie, jako już osoby bardziej dorosłe. No i drugie dziecko Valerii to Emanuel, ma oczy tak bardzo blisko siebie rozstawione. Ogólnie jest to dobra mieszanka matki z ojcem, ale brzydal. Wyszedł z tego po prostu brzydal, co tu kryć. On trochę inspiruje się ojcem i tutaj jest pytanie, czy on czasem nie będzie takim tyranem w domu. No i trochę więcej dzieci ze sprawą Eliasza, który to najpierw ze związku z Ingą doczekał się córki Berty, która jest najstarsza z tego grona, a obecnie mieszka razem ze Stellą. No i następnie już trójka dzieci z Delią, która po prostu była gigantycznych rozmiarów, dopiero trochę schudła na starość, ale tak to przez całe życie chodziła taka bombka. No i te geny, takie grubiutkie, przeszły troszeczkę na dzieci, a najbardziej już na Selenę. Ale zaczynając od początku, po pierwsze mamy tutaj Alessandrę, nie mylić z Aleksandrą, bo to w końcu są siostry Caliente, aż trzy. No i tutaj mamy związek małżeński z Tytusem. Druga blondyna to Selena, no i tutaj właśnie ta nadwaga po matce odziedziczona. Ona dopiero co, bardzo świeży związek, stworzyła z Mieszkiem. I nie wiem zupełnie, co on w niej widzi. Taki fajny chłopak, a niestety, no gust jakiś spaczony. No i trzecia blondi, mamy tutaj Aiszę. Ona jest w ogóle bliźniaczką Seleny. Aisza właśnie jest w związku z January, czyli to do niej odszedł January od Ellen.
No zobaczymy na jak długo. Jeśli chodzi o tą część, no to tutaj przez długi czas dominował kolor czerwony, a później tak jakoś zupełnie on zaniknął, więc może jakiś czerwony akcent tutaj fajnie by było dodać. Idziemy dalej, Ciapciak Jarosław. Niby dużo dzieciaków tutaj widać, ale tylko dwójka z nich jest biologiczna. Tutaj jest dość skomplikowana sytuacja i sama muszę dobrze się przyjrzeć, kto z kim i dlaczego. Bo pierwszy związek Jarosława to była Ksenia. Ona taka wredota z twarzy. No i właśnie Jarosławowi urodziła Cypriana. Cyprian ma też dwójkę biologicznych dzieci, ale on niestety o nich w ogóle nie wiedział. Ale za to ostatni jego dobry uczynek przed śmiercią pomógł małemu dziecku, które zgubiło się na ulicy. Także bardzo dobry człowiek, naprawdę. Następnie był jeszcze związek z Wiolą. Wiola była z kolei urzędniczką. No i właśnie tutaj chodziło o to, że te dwie dziewczyny mieszkały razem. No i tak jakby każda z nich zaszła w ciążę z tym samym chłopakiem, właśnie z Jarem. Dziecko z Wiolką, uwielbiam ten wygląd, Zygmuś. No i tak bardzo żal mi było, że Zygmunt nie może sobie znaleźć dziewczyny, że pozwoliłam na kontynuację tych genów z challenge'owym dzieckiem. Tutaj Bettina rozstała się ze swoim chłopakiem i odeszła do Zygmusia, ale już dzieci z tego nie było. No i następnie mamy Berenikę, która wyszła za mąż już za Jarosława i tutaj kolejna dwójka dzieci. Jeśli chodzi o Jasminę, no to była ona jedynie córką Bereniki i Briana. No i następnie jest Rudolf, który został adoptowany przez Berenikę, bardziej niż przez Jarosława nawet, tak więc też taki tutaj adoptowany syn. Ogólnie on pracował w szpitalu, ale niestety został z niego wyrzucony po tym, gdy pacjentki zaczęły go oskarżać o jakieś dziwne praktyki. Związkowo, no to tutaj nieudany związek z Telimeną, no i już bardzo szczęśliwy z Ireną, bo robiła dobre drinki. No i dwójka dzieci, jeden to Alojzy, który ma tak zarysowane mięśnie na brzuchu i jest jeszcze tak szeroki w barach, jak chyba żaden inny facet. No i w dodatku Barnaba, to takie dzieciaki. Paweł z kolei doczekał się dwójki dzieci z Doris. No i mamy tutaj Polę, która najpierw związała się z Manuelem, po tym, gdy już rozstał się z Aurelią. Ona sama nigdy nie chciała mieć dzieci, no i właśnie dlatego zainwestowała w faceta, który już miał swoje dzieci. No a po jego śmierci wyszła jeszcze drugi raz za mąż za Mirona. No i jak tutaj z takim dziwakiem mieć jakieś dzieci, tutaj Pola również była szczęśliwa. On jeszcze młodszy od niej, to już w ogóle sukces. Drugie dziecko to był Narcyz w związku małżeńskim z Jasminą.